Pan daż was spokojem piątek 21 tygodnia okresu zwykłego. I dzisiejsza liturgia słowa po raz kolejny wraca do tematu mądrości i głupoty. Mamy Ewangelię o pannach mądrych i głupich, roztropnych i nieroztropnych. Ale zatrzymajmy się może właśnie przy tej Oliwie, co świadczy o tej mądrości, co znaczy mieć tą mądrość Bożą, o której mówi święty Paweł w pierwszym czytaniu. A nie tylko tą mądrość światową. Mówiąc językiem Ewangelii, co to znaczy, że mam lampę i oliwę, a nie tylko mam samą lampę, jestem zadowolony i na tym etapie się zatrzymałem, nie idąc dalej. Bo święty Paweł mówi dzisiaj o mądrości Bożej, która przez świat jest postrzegana jako głupota i o pewnej mądrości światowej, która w pewnym momencie się zatrzymała i nie odkryła tego, co odkrywają prości, zwyczajni ludzie, bardzo często pogardzani. Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Mądrość tego świata to jest faktycznie to, że Bóg się objawia. Mamy samo objawienie się Pana Boga, o czym czytamy w Starym Testamencie: Bóg, który się ukazuje, Bóg, który sam o sobie mówi, Bóg, który wybiera sobie lud, wybiera sobie poszczególne osoby i je prowadzi, ale to On się sam najpierw objawia. Mamy Pismo Święte, które jest. Objawieniem Bożym. Bóg tam mówi sam o sobie, właśnie, nawet jeśli zapisują to ludzie, to zapisują pod natchnieniem Bożym. Oczywiście mamy to wspaniałe objawienie Boga poprzez Jezusa Chrystusa. On staje się człowiekiem, przychodzi na ten świat, żeby o Bogu nam powiedzieć, Boga nam pokazać, pokazać nam miłość i ta miłość najmocniej jest widoczna na krzyżu, gdzie Chrystus oddaje nasze życie. Bóg sam o sobie mówi, ale Bóg też objawia się poprzez świat. Ten świat, który stworzył, w tym świecie możemy zobaczyć piękno, możemy zobaczyć wspaniałość. I pytamy się, ale kto za tym stoi? Kto to wszystko tak genialnie, niesamowicie stworzył, kto ten świat tak ułożył. I ta mądrość światowa na tym etapie się tylko zatrzyma. Popatrzy na ten świat, może popatrzy wyżej w niebo, popatrzy w kosmos. My by dzisiaj byśmy powiedzieli, wszechświat i tylko na tym się zatrzymuje jakby to był jedyny świat do odkrywania to jest ta mądrość ludzka tutaj się zatrzymać i święty paweł bardzo często nawiązując do starego testamentu do chociażby księgi mądrości mówi o tym że właśnie głupi są ludzie którzy nie poznali to znaczy nie poszli dalej nie zadali tego podstawowego pytania kto ten świat Stworzył, żeby odkryć Boga, bo poprzez ten świat Bóg właśnie chce nam pokazać samego siebie, że ten świat, że nas stworzył i On stoi za tym wszystkim. Jest ta mądrość światowa i jest jednocześnie ta mądrość Boża. To są te mądre panny, które nie tylko cieszyły się, że mają lampy, nie tylko cieszyły się, że idą na wesele, ale właśnie zobaczyły dalszy cel. Mam lampę, mam jeszcze do tego oliwę. Ale ostatecznie czekam na oblubieńca, jego chcę spotkać. Właśnie on jest celem wszystkiego, co tutaj na ziemi robię i robię to w taki sposób, żeby się z nim spotkać. Nie tylko połowicznie, zatrzymując się na różnych wydarzeniach, które emocjonalnie mnie pobudzają i w jakiś sposób wystarczają. To są te panny, które zostały zaproszone i miały oliwę, ale nie miały dalej tej możliwości czekania na oblubieńca, nie miały oliwy. I ostatecznie na to wesele nie weszły. Paweł mówi o głupstwie Krzyża i mówi o mądrości tego świata. I pokazuje ten kontekst, w którym żyją pierwsi chrześcijanie, czyli zarówno Greków, jak i Żydów. Dla Żydów krzyż, czyli coś, co jest centralne dla nas, chrześcijan, dla Żydów to jest zgorszenie. Jak można umrzeć na krzyżu tak haniebną śmiercią, jak Bóg może. Do czegoś takiego dopuścić, jak Bóg może pozwolić na to. Więc jeśli chrześcijanie głoszą Chrystusa ukrzyżowanego, my oczywiście wiemy również, że z martwych stałego, dla nich jest to po prostu. Zgorszenie. Zgorszenie z powodu śmierci na krzyżu, ale też i zgorszenie z powodu tego, że jeśli Bóg nie błogosławi, jeśli Bóg nie obdarza zdrowiem, długim życiem i bogactwem, znaczy, że za, tą, za tym wydarzeniem on nie może stać. To przekonanie, że z Boże błogosławieństwem przychodzi również i zdrowie i różne obfitości. Dlatego to jest zgorszenie. A dla Żydów, a przepraszam, a dla Greków, no to już jest zupełnie głupota, nawet nie zgorszenie, ale głupota. Po co Bóg miałby stawać się człowiekiem? Dlaczego ma nie korzystać swoich boskich mocy i boskich przywilejów, stać tutaj się człowiekiem, żyć prosto i zwyczajnie, ostatecznie pozwolić się nawet słabym ludziom ukrzyżować i robić to dla nich? W ogóle interesować się w taki sposób ludźmi, martwić się o nich proszczyć i oddawać za nich życie. To jest właśnie ta głupota. XII-wieczny święty, święty Anselm z Canterbury, zadał takie pytanie, taki traktat nawet napisał, Cur Deus homo, czyli dlaczego Bóg człowiekiem? No, moglibyśmy powiedzieć, że to już jest taki moment, choć XII wiek i dalej jest jeszcze średniowiecze, że on już ma takie myślenie renesansowe, bo zadaje sobie pytanie o człowieczeństwo. Co tak wspaniałego jest w Człowieczeństwie, że Bóg staje się człowiekiem. Oczywiście pyta się też o wspaniałość Boga, ale tą wyjątkowość Boga między innymi widzi w tym, że Bóg staje się człowiekiem, żeby być jednym z nas, żeby nas lepiej zrozumieć, ale przede wszystkim, żebyśmy my zrozumieli Pana Boga. Co takiego jest wyjątkowego właśnie, dlaczego Bóg staje się człowiekiem, bo ani Żydzi tego nie rozumieli, bo było to dla nich zgorszeniem, ani Grecy nie chcieli tego przyjąć, bo było to dla nich głupotą. To człowiek chce stać się Bogiem i żyć jak Bóg i korzystać z różnych przywilejów, a nie odwrotnie. Kiedy popatrzymy na mitologię grecką i zobaczymy tych bogów na olimpie, to oni raczej zainteresowani są swoim światem, i swoją boskością, i swoją wspaniałością, niż tym, żeby martwić się o tych ludzi. Jeśli tutaj już schodzili, to ewentualnie, żeby prowadzić jakieś wojny, czy dalej korzystać z różnych rozrywek. Dlatego nie rozumieją tego, co mówi święty Paweł. Ale on się nie zniechęca, i niezależnie od tego, co myślą Żydzi, niezależnie od tego, co myślą Grecy, on jest tym, który chce w prostocie w tej zwyczajności głoszenia. Mówić o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, i to jest ta mądrość. Nie tylko zatrzymać się tutaj, na tej ziemi, na dobrach tej ziemi, wspaniałości tej ziemi, ale iść dalej, żeby spotkać oblubieńca. Niech to będzie cel naszego życia i niech to będzie ta nasza mądrość. Nie zatrzymujmy się w połowie, bo Bóg jeszcze więcej chce nam dać. Chce dać samego siebie, chce się objawić i powiedzieć: Po to stałem się człowiekiem, żeby być blisko Ciebie, a teraz chcę również Ciebie przyciągnąć. Ja, stając się człowiekiem, zapraszam Cię teraz do tego, abyś Ty również miał udział w mojej boskości, bo dążymy do tego celu, jakim jest nasze życie wieczne z Bogiem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.